Piersi kobiece są ważną i wykwintną częścią naszej cywilizacji. Są najpiękniejszymi, najsubtelniejszymi wypustkami, jakie wymyśliła ewolucja. Powinny być wpisane na listę UNESCO i bacznie chronione przez międzynarodowe prawo. Szczególnie my, Polacy, mamy w wyjątkowy sposób traktujemy te piersi. Zawsze byliśmy piersi w boju, piersi w drodze. Niestety, Polki już nie traktują piersi z taką atencją jak Polacy. Przyzwyczaiły się. Badania wykazują, że zaledwie 1% kobiet w Polsce nosi dobrze dopasowany stanik. To źle, bardzo źle. Biustonosz powinien być dobrze dopasowany i łatwo się rozpinać. Haftka powinna być na rzepę. Wtedy jeden ruch i wolność. Kobiety świadome noszą źle dopasowany biustonosz w torebce. Jak dobrze dobrać biustonosz? Nie wiem, ale wiedzą to brafiterki. Brafiterki to nie nazwa majtek czy ciasteczek, jest to angielski termin. Brafiterka to po polsku taka dopasowywaczka biustonoszy. Taka pani doradzi kobiecie, jaki biustonosz dobrać, żeby z piersi nie zrobiły się po jakimś czasie do połowy wypełnione zwisające termofory. Powstała na ten temat specjalna nauka, stanikologia lub biustonoszologia. Czyli brafiterki to inaczej biustonoszolożki, a panie, które zasięgają ich rad, to biustonoszonożki. Mnie się ten szlachetny zawód bardzo podoba i będę tu wyrazicielem kolegów. Sam chciałbym zostać brafiterem, prawda? Co więcej, to dostrzegam potrzebę istnienia zawodu bramasarza, czyli masowacza piersi wymęczonych źle dopasowanym biustonoszem. To jest bardzo pożyteczne zajęcie. Ja bardzo współczuję kobietom noszącym źle dopasowane biustonosze i łącząc się w niedopasowaniu postanowiłem nosić za małe bokserki na rękach.